Uczniowie z gminy Mikołajki odwiedzili Szczyrk. Podczas tygodniowego pobytu młodzi ludzie jeździli na nartach i zwiedzali okolice. Zimowy wyjazd był nagrodą za dobrą naukę. Pojechało na to zimowisko 25 osób. Były to dzieci z tutejszej gminy. Były to dwie osoby ze szkoły w Baranowie, cztery osoby z Olszewa, a pozostałe były to dzieci z gimnazjum w Mikołajkach i szkoły podstawowej. Uczniowie przez cały pobyt w Szczyrku korzystali z uroków białego szaleństwa i zwiedzali ciekawe zakątki turystycznej gminy. Program wycieczki zakładał przede wszystkim naukę jazdy na nartach, ewentualnie doskonalenie tej jazdy, jeżeli dziecko już umiało. Było to zwiedzanie okolic Szczyrku, zwiedzanie Muzeum Browaru w Żywcu i okolic Szczyrku i Żywca. Było bardzo fajnie, nauczyłam się jeździć na nartach. Zwiedzaliśmy Szczyrk, poznałam wielu nowych przyjaciół, bo w ogóle było fajnie. Bardzo mi się podobało, dużo jeździliśmy na nartach, może warunki nie były najlepsze, ale dużo zwiedzaliśmy, byliśmy na wycieczce w Żywcu, byliśmy w muzeum, było fajnie. Organizatorzy wyjazdu zapowiadają, że za rok też zorganizują podobne zimowisko. Warto więc dobrze się uczyć, aby skorzystać z takiej formy wypoczynku.